Grzegorz Kazdepkę. Teatr. Odwagi, szepnęła babcia Joasia, wchodząc z Kubą i Bubą do teatru. Odwagi. Słów tych nie kierowała jednak do bliźniaczków. Odwagi. Słów tych nie kierowała jednak do bliźniaków, lecz do samej siebie. Bo też dobrze wiedziała, że z jej drogimi wnuczętami nigdy nic nie wiadomo. Raz zachowują się tak, że lepiej nie można, a kiedy indziej tak, że lepiej nie mówić. Jak dzisiaj na przykład. Szybciej, poganiała Kubę i Bubę, bo się spóźnimy. Oj tam, najwyżej 5 minut. Buba machnęła lekceważąco ręką. Do teatru nie wypada się spóźnić. Babcia Joasia zrobiła srogą minę, bo przeszkadza to i aktorom, i widzom. I w ogóle jest oznaką braku szacunku. Buba wiedziała z doświadczenia, że gdy mowa jest o braku szacunku, lepiej nie dyskutować. Nie dyskutowała więc, tylko pognała w milczeniu za babcią i Kubą do szatni, a stamtąd prosto do sali. Na szczęście spektakl jeszcze się nie zaczął, mimo że przed chwilą przebrzmiał ostatni już dzwonek. Tam są nasze miejsca! Krzyknął Kuba i zaczął przepychać się w stronę 3 wolnych siedzeń. Kuba! Jęknęła babcia. Czego cię uczyłam? Kuba przystanął w połowie rzędu i popatrzył na nią w zamyśleniu. A, no tak! Krzyknął nagle. Gdy idzie się na swoje miejsce w teatrze, kinie czy gdzieś tam, to należy iść przodem do ludzi siedzących w naszych rzędach, a nie tyłem. O to chodzi, babciu? O to, warknęła babcia. Możesz, chłopcze, wreszcie zejść z mojej nogi? Dał się słyszeć czyjś głos. Nie jestem chłopcem, obraziła się Buba. Spocona z emocji, babcia Joasia dotarła w końcu na swoje miejsce i rozsiadła się między Kubą i Bubą. A dlaczego nie przywitałaś się z nami? Zapytał niespodziewanie Kuba. Słucham? Słucham? Babcia spojrzała na niego z osłupieniem. W tej książce od ciebie, wyjaśnił Kuba, wyczytałem, że zajmując miejsce w teatrze czy filharmonii, wypada skinąć głową sąsiadom. Nie zrobiłaś tego. Przecież przyszliśmy tutaj razem. Babcia czuła, że za chwilę eksploduje. Rozglądając się w koło, skinięcia dały jej do zrozumienia, rozlegające się wokół skinięcia dały jej do zrozumienia, że powinna być W tej książce od ciebie, wyjaśnił Kuba, wyczytałem, że zajmując miejsce w teatrze czy filharmonii, wypada skinąć głową sąsiadom. Nie zrobiłaś tego. Przecież przyszliśmy tu razem. Babcia czuła, że za chwilę eksploduje. Rozlegające się wokół syknięcia dały jej do zrozumienia, że powinna być cicho. Nagle
w zapadającej ciemności usłyszała cichy, świdrujący dźwięk. Włączyłam alarm w zegarku, wyjaśniła teatralnym szeptem Buba, żeby ci przypomnieć, babciu, że musisz wyłączyć przed spektaklem komórkę. Wyłączyłaś? Odwagi, 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 zaczęła mamrotać pod nosem babcia Joasia. Ale nie trwało to długo, bo po chwili przyszła pani bileterka i kazała jej być cicho. Odwagi, 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 zaczęła mamrotać pod nosem babcia Joasia. Ale nie trwało to długo. Po chwili przyszła pani bileterka i kazała jej być cicho. Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Maria Dąbrowska, innowacja pedagogiczna, kuźnia literatury, czyli Poczytaj mi, nauczycielu. Szkoła podstawowa Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. Dzisiaj czytał dla Was Maciej Kowanec z tytułu Teatr, autor Grzegorz Kazdepkę, fragment książki pod tytułem Bon czy ton, czyli savoir vivre dla dzieci Grzegorza Kazdepkę, wydawnictwo Literatura. Koordynacja innowacji Maciej Kowanec, mistrz spotkania Justyna Bielec, mistrzyni słowa ksiądz Piotr Róg, mistrzu młotka. Dekoracja Magdalena Kosińska, mistrzyni obrazu. Dziękujemy za obejrzenie 13 odcinka drugiej edycji Kuźni Literatury.